klakson. Tata mówi, że czarny szczeniak powinien być psem rajdowca, bo czarny uwielbia jazdę samochodem. Wcale się nie wierci, nie kręci. Siedzi bardzo grzecznie i pomaga tacie w prowadzeniu. Naprawdę pomaga, bo na zakrętach wystawia łebek przez okno malucha i macha kudłatymi uszami, jakby dawał innym samochodom znak: uwaga, skręcamy. A jak tata naciska klakson, to czarny też się zaraz włącza i szczeka. I taki ma słuch, że samochód taty odróżnia po dźwięku silnika. Kiedy tata podjeżdża pod dom, czarny od razu pędzi do drzwi i za nic nie chce zostać w domu, kiedy tata zabiera rodzinę na niedzielny spacer. Pierwszy ładuje się do malucha. Dzisiaj też jadą samochodem. Tata przy kierownicy, a Karolina i czarny na tylnym siedzeniu. Ale nie na spacer, tylko do warsztatu. Do pana Muchy, który reperuje maluchy. Właściwie to ten pan nazywa się zupełnie inaczej, ale ma takie powiedzenie: mucha nie siada. Zrobi się wszystko fruwająco, mówi. Mucha nie siada. I rzeczywiście, Karolina nigdy go jeszcze nie widziała siedzącego. Ciągle jest w ruchu i ani chwili nie odpoczywa. Dzisiaj też. Ledwie przyjechali do warsztatu, a pan Mucha już przy samochodzie, już coś kręci, odkręca, majstruje. Ale dzisiaj pan Mucha nie jest sam. Przedstawił tacie swojego syna. Benek się nazywa. Z wojska wrócił i wreszcie mam pomocnika. Mucha nie siada. A ty jak masz na imię? Zainteresował się Benek Karoliną. Karolina? To ty się pewnie do Gogolina wybierasz. Jak w tej piosence. Ucieszył się Benek i zaśpiewał na cały głos. Poszła Karolinka do Gogolina. Nie, mówi Karolina. Ja się teraz wybieram z babcią na wieś. Tata nas jutro odwiezie maluchem. Psy też zabieramy. A dużo masz tych psów? Przyjrzał się czarnemu Benek. Barbiny i dwa szczeniaki. Było pięć, ale tamte już oddane. A ten czarny strasznie lubi jeździć samochodem. Jak się naciska klakson, to się też włącza. I tata mówi, że on by się nadawał dla rajdowca. Pasuje, ucieszył się Benek. Dla mnie jak znalazł. To co, robimy interes? Sprzedasz mi tego kudłatka? My nie handlujemy psami. Babcia mówi, że szczeniaki trzeba oddawać w dobre ręce, tłumaczy Karolina, a Benek wyciera swoje wielkie, pobrudzone smarami dłonie w kombinezon i pokazując je Karolinie mówi: moje też nie najgorsze. Powiedz babci, że jest amator na czarnego, a imię to ja już nawet dla niego mam. Będzie się nazywał Klakson. Rozdział 14. Babcia pisze książkę o pięciopsiaczkach. 13 rozdziałów już napisała, a teraz będzie 14. O Balbinie i myszce na wsi. I o Karolinie oczywiście, bo babcia razem z Karoliną, Balbiną i myszką są teraz na wakacjach w Leśniczówce. A o tamtych pięciopsiaczkach też w tym rozdziale napisz, upomina się Karolina i zaczyna dyktować. Napisz, że miś siedzi w kiosku z panią Wiśniewską, a ciapek z panem Cieciurkiem łowią ryby. Napisałaś? Mruczy babcia. A możesz przeczytać? I babcia czyta. Miś sprzedaje w kiosku misie. Ciapek łowi ryby w nysie. Skąd wiesz, że w nysie? Dziwi się Karolina. Przecież pan Cieciurek zawsze chodził nad Wisłę. Wykluczone. Ciapek nie ma prawa łowić ryb w innej rzece, tylko w takiej, która rymuje się z misiem. Bo inaczej nie będzie wiersza. Więc jak nie w nysie, to w pisie albo w cisie. A w ogóle, jak mi nie przestaniesz dyktować, co mam napisać, to się zamienię w tygrysa. Nie cierpię pisania pod dyktando. Buntuje się babcia i mówi, żeby Karolina poszła na spacer. Balbinę zostaw, weź myszkę i idźcie sobie pomyszkować. Dzisiaj, mówi Karolina do myszki, pomyszkujemy sobie na łące. Łąka jest blisko.
zaraz za leśniczówką. Wystarczy przejść przez dziurę w płocie i już. O, ile tu maków i rumianków. O, ile motyli. O, bocian chodzi. Pewnie szuka żab. A myszka wymyszkowała właśnie jedną. Ciekawe, czy bocian też myszkuje? Nie, bocian pewnie bocianuje. A myszka już się nie interesuje żabą. Już coś ciekawszego wyniuchała. Dała nurka w zarośla i wcale jej nie widać. Myszka, nawołuje Karolina, myszka, wróć! No, nareszcie jest. Ale wygląda tak, że Karolina wcale jej nie może poznać. Kolczasta jak jeż. W kudłach ma pełno iglastych kulek i strasznie kłuje. Więc Karolina biegnie czym prędzej do domu, do babci, po ratunek. Babciu, patrz, co się stało. No cóż, wzdycha babcia, rzepy przyczepiły się jak rzep do psiego ogona. I tłumaczy Karolinie, że te kłujące kulki to rzepy. Trzeba je myszce z kudłów powyciągać, żeby znów wyglądała jak myszka, a nie jak jeż. To może zrobimy tak, proponuje Karolina. Najpierw powyciągamy rzepy, a potem ja ci raz, dwa pomogę dokończyć ten 14 rozdział. Wszystko ci podyktuję. Aleś się przyczepiła z dyktowaniem. Zupełnie jak ten rzep. Mruczy babcia. Mleko. W stodole mieszka kocia rodzina. Bura kotka i pięcioro kociąt. U nas były pięciopsiaczki, a tu są pięciokociaczki. Cieszy się Karolina i wyciągając kociaki z siana zachęca myszkę. Chodź, pobaw się z nimi, nie bój się. Za dużo od niej wymagasz. Chcesz, żeby myszka nie bała się kotów? Śmieje się pani leśniczyna i podśpiewuje, idąc przez podwórze. Do dziury, myszko, do dziury, bo jak cię złapie kot bury. Ale bura kotka wcale nie patrzy na myszkę. Wlepiła oczy w wiadro, które niesie pani leśniczyna i ocierając się o jej nogi miałczy. Miau, miau, bo w wiadrze jest mleko. Pani leśniczyna wydoiła właśnie krasulę i kotka przypomina, że i jej się coś z tego udoju należy. Czekaj, odganiają gospodyni, goście mają pierwszeństwo. Ty jesteś domowa, a Karolka gość, więc najpierw musimy Karolkę poczęstować. Dziwne, myśli Karolina, idąc za panią leśniczyną do kuchni. Kotka wcale nie mieszka w domu, tylko w stodole, a mówi się o niej domowa. I o innych zwierzętach też się tak mówi. O kurach z kurnika, o świnkach z chlewika, ba nawet o krowach nie mówi się, że są oborowe, tylko domowe. A tymczasem pani leśniczyna przecedziła już mleko przez biały, płócienny gałganek, przelała je do kubka i częstuje Karolinę. Napij się, Karolka. Pani leśniczyna zawsze mówi na Karolinę Karolka. Inaczej niż babcia i mama. A mama mówiła, przypomniała sobie nagle Karolina, mama mówiła, że na wsi będę codziennie piła mleko prosto od krowy. No i właśnie pijesz, przytakuje pani leśniczyna. Nie, kręci głową Karolina. Mama chyba zapomniała, jak krowa jest urządzona. Prosto od krowy może pić tylko cielaczek, a ja piję prosto z kubka. Prosto z kubka to też prosto od krowy, śmieje się pani leśniczyna. O świeżo udojonym mleku zawsze tak się mówi. Dziwny, myśli Karolina. Strasznie dużo dziwnych rzeczy jest na tej wsi. Inaczej się mówi, a inaczej jest. Tak jak z tymi zwierzętami domowymi. Aha, przypomniała sobie o kotce. Kotce też trzeba nalać trochę mleka do miski. Czeka na schodkach, bo pani leśniczyna nie wpuściła jej do kuchni. Zaraz ci naleję, zaraz będziesz piła pyszne, świeże mleko prosto od krowy, prosto z miski. Może myszka też się napije? Ojej, wylało się. I już nie jest prosto z miski, tylko krzywo ze schodków. Ale kotce i myszce wcale to mnie przeszkadza. Dorwały się do mleka i różowymi językami wylizują białą kałużę rozlaną
na kamiennych stopniach, ale się spieszą, zupełnie jakby urządziły sobie zawody, która prędzej wyszoruje schody. Raz, dwa, wyszorowały wszystko do czysta. Aż się pani leśniczyna dziwi. I kto by pomyślał, że bez mydła i wody można tak pięknie wyszorować schody? Wyżły i niżły. Pan leśniczy zabrał Karolinę i myszkę nad jezioro. Na rowerze pojechali. Pan leśniczy na siodełku, Karolina na ramię, a myszka w koszyku na bagażniku. Na brzegu jeziora myszka zobaczyła żabę. Hyc! Skoczyła żaba do wody, a myszka od razu za nią chlup z wysokiego brzegu. Ojej, przestraszyła się Karolina. Ona nie umie pływać. Umie, pocieszył ją pan leśniczy. Obydwie umieją. Żaba pływa żabką, a myszka myszką, odetchnęła z ulgą Karolina. To się nazywa po piesku, wyjaśnił pan leśniczy. Żaba robi ruchy, jakby wiosłowała, a myszka jakby pedałowała. Niepotrzebnie się zlękłaś, bo wszystkie psy umieją pływać. A najlepiej pływają wodołazy. Ale myszka też dobrze pływa, prawda? Zaniepokoiła się Karolina. Świetnie, pochwalił myszkę pan leśniczy. Zupełnie jakby miała wodołaza w rodzinie. Babcia mówi, że ona jest wielorasowa, przypomniała sobie Karolina. No właśnie, wielorasowa, czyli po cichu mówiąc kundel. Z kundlami nigdy nic nie wiadomo. Mogła mieć dziadka wodołaza i po nim odziedziczyła pływackie talenty. A teraz uważaj, umiesz puszczać kaczki? Nie, stropiła się Karolina. To ja ci pokażę. Bierze się płaski kamyk i... O! Zawołała Karolina, patrząc jak kamyk odbija się i skacze po wodzie. O! Myszka chce to złapać. I to jest właśnie kaczka, roześmiał się pan leśniczy. A skoro myszka chciała upolować kaczkę, to znaczy, że i myśliwych miała w rodzinie. Wiesz, jakie psy polują na kaczki? Ale nie na kaczki z kamyków, tylko na prawdziwe. Wiem, przypomniała sobie Karolina. Tata mi mówił, one się nazywają niżły. Nie niżły, tylko wyżły, uśmiechnął się pan leśniczy. I przyglądając się myszce, która właśnie wygramoliła się na brzeg, dodał. Co prawda ta twoja myszka nie wygląda na wyżła, bo za niska, ale na niżła jest w sam raz. Więc kto wie, może ona i niżła miała w rodzinie. Powrót z wakacji. Lato się skończyło i wszyscy rysowali w przedszkolu powrót z wakacji. Na każdym rysunku ten powrót inaczej wyglądał. Jacek narysował samolot, bo wracał samolotem. Robert pociąg, Basia autobus, a Karolina narysowała 6 psów. O, zachichotał Jacek, ona była na biegunie i wracała psim zaprzęgiem. Na psach jechała, zawtórował mu Robert. I pokazała im język Karolina. Wie, że to nieładnie, ale jest zła. Z czego się śmieją, skoro jej powrót z wakacji naprawdę tak wyglądał? No, może jeszcze tylko samochód powinna dorysować, bo wracała samochodem. Z tatą, babcią, myszką i Balbiną. Myszka i Balbina to właśnie te pierwsze 2 psy na rysunku. Jechali maluchem i babcia śpiewała piosenkę. Gdy wakacje już przeminą, Karolino, dobrze spotkasz się z rodziną, Karolino? Pewnie, że dobrze, przytaknęła Karolina. Ale na razie to myśmy się spotkały tylko z tatą. Mama i Karol czekają w domu, oznajmił tata od kierownicy. Nie masz pojęcia, jak Karol przez te wakacje urósł. Twoi bracia też pewnie urośli, powiedziała Karolina do myszki i westchnęła. Wiesz, tato, mnie się zdaje, że myszka i Balbina też się powinny spotkać ze swoją rodziną. Balbina na pewno stęskniła się za dziećmi, a myszka za braćmi. Wobec tego pojedziemy od brata do brata, zdecydował tata i nastąpiła seria rodzinnych spotkań z czarnym, kudłatym klaksonem,
który mieszka w warsztacie samochodowym u pana Muchy i razem z nim reperuje maluchy, z brązowym pędzlem, pomocnikiem pani Tosi malarki, z piegowatym ciapkiem, przyjacielem pana Cieciurka, hydraulika i z misiem, który razem z panią Wiśniewską sprzedaje w kiosku gazety. I dlatego właśnie na rysunku Karoliny przedstawiającym powrót z wakacji jest 6 psów. Bo jechała od pieska do pieska. Koniec, kropka i kreska. Szkoda tylko, że nie wiadomo, co sobie 5 psiaczki w czasie tych rodzinnych spotkań opowiadały. Zapachów nie można narysować, a psy nie porozumiewają się słowami, tylko zapachami. Babcia mówi o tym tak. Kiedy się spotkają, to bardzo są rade. Ale co tam słychać? Nie zapyta żaden. Jeden do drugiego psim ogonem machnie i zaraz niuchają. Co u ciebie pachnie? Czerwony kapturek. Karolina była z mamą w teatrze kukiełkowym. Widziałam czerwonego kapturka. Zwierza się myszce. A ty nigdy czerwonego kapturka nie zobaczysz. Twoja mama nie zabierze cię do teatru, bo nigdzie na świecie nie ma teatru dla psów. Prawda, babciu, że nie ma? Masz rację, przytakuje babcia. Zdarzają się co prawda teatry pod psem, no ale dla psów rzeczywiście nie ma. Z tego wniosek, że wszystko w naszych rękach. Jak to? Dziwi się Karolina. A tak to, wyjaśnia babcia, podsuwając jej tackę, na której leżą ogórki. Mianuję cię dyrektorką pierwszego psiego teatrzyku kukiełkowego. Miałam robić mizerię, ale najpierw zrobimy kukiełki. Z ogórków właśnie. Czerwonego kapturka z zielonego ogórka? Dziwi się Karolina. Nie szkodzi. Psy i tak nie odróżniają kolorów. Uśmiecha się babcia i obydwie zabierają się do roboty. Ten najmniejszy ogórek to czerwony kapturek. Nogę ma z widelca, z patyków ma ręce, sukienkę z bibułki. Nic, nie trzeba więcej. Ze średniego ogórka będzie babcia kapturka, okulary z drutu, suknia papierowa i już w teatrzyku może występować. A myśliwy będzie z trzeciego ogórka, strzelbę ma z patyka i wąsy ze sznurka. A wilk? Dopytuje się Karolina. Wilka zrobimy z marchwi, postanawia babcia i Karolina podskakuje z uciechy. Świetnie, nawet ogona nie trzeba mu dorabiać, bo ogon ma z natki. A teraz, mówi babcia, zaproś myszkę i balbinę na przedstawienie. Ja będę suflerem, podpowiem ci, co masz mówić, a ty trzymaj czerwonego kapturka i powtarzaj. I Karolina powtarza za babcią. Idę sobie lasem, no i lada chwilka, na tej leśnej ścieżce spotkam złego wilka. Ojej, babciu, krzyczy Karolina, patrz, co się stało, myszka porwała wilka. O, ona go zjada. Zapomniałyśmy, że myszka przepada za marchwią. No tak, śmieje się babcia, myszka zjadła wilka i już po wilku. A wiesz, jaki stąd wniosek? Wiem, kiwa głową Karolina. Gdyby czerwony kapturek miał psa, cała bajka wyglądałaby zupełnie inaczej. Mydlany berek. Karol był z tatą w myjni, gdzie myją samochody. Bomba, mówi. Wszystko automatyczne. Raz, dwa i samochód cały w pianie. Raz, dwa wyskakują szczotki. Raz, dwa włącza się dmuchawa. I tak dmucha, że raz, dwa cała karoseria jest sucha. To może teraz raz, dwa wykąpiecie psa, proponuje mama. O samochód dbacie, a myszka brudna jak nieboskie stworzenie. Uff, wzdychają jednocześnie tata i Karol. Wiedzą, co ich czeka. Wolałbym umyć własnoręcznie 4 samochody, mówi tata. Dla psów też powinny być myjnie, mruczy Karol.
i bardzo niechętnie idą do łazienki. Zaraz, zaraz, zatrzymuje ich mama. Najpierw trzeba złapać myszkę. Polowanie na tygrysy to nie jest zajęcie dla kobiet. Bo myszka też już wie, co ją czeka. I na wzmiankę o kąpieli z cichej, łagodnej myszki zmienia się w rozjuszonego tygrysa. Siłą trzeba ją ciągnąć do wanny. Ciekawe, po kim ona odziedziczyła wstręt do kąpieli, zastanawia się mama. Po Balbinie na pewno nie, bo z Balbiną nie ma takich kłopotów. Ale z Karolem są. Karol też nie przepada za myciem. Może myszka zapatrzyła się na Karola? Zastanawia się Karolina i czeka, kiedy zacznie się mydlany berek. Bo myszka tylko patrzy, żeby wyskoczyć z wanny i zawsze jej się to udaje, zanim ją zdążą opłukać z piany. Wyślizguje się tacie z rąk i ucieka, a tata i Karol za nią. To jest właśnie ten mydlany berek. Od ściany do ściany berek mydlany. Przez fotele i tapczany berek mydlany. Kompletnie zwariowany berek mydlany. Myszka w pianie, tata w pianie, Karol w pianie i całe mieszkanie też oczywiście w pianie. Ale zamieszanie. A kiedy ją wreszcie złapią, opłuczą, tata jest taki zziajany, że czym prędzej ściąga z siebie ubranie i sapie. Uff, spociłem się przez tę myszkę jak mysz. Chodź, Karol, pod prysznic, bo teraz na nas kolej. Trzeba się umyć po robocie. Ale Karol wcale pod prysznic się nie spieszy. Więc Karolina mówi do myszki. Karol żałuje, że nie ma myjni dla psów. A mnie się zdaje, że niektórym chłopcom też by się takie myjnie przydały. Knedle. Tata ma brodę, a mamie wcale się ta broda nie podoba. Wyglądasz jak prawdziwy jaskiniowiec. Mówi do taty. Jaki kiniowiec? Nie zrozumiała Karolina. Jaskiniowiec, wyjaśnił tata. Ale mama nie ma racji. Prawdziwy jaskiniowiec nie mieszkał w domu, tylko w jaskini. Nie chodził w garniturze, tylko w skórze i nie pracował w biurze, tylko polował na takie duże, duże knedle ze śliwkami. Domyśliła się Karolina, bo siedzieli akurat przy stole i tata polował widelcem na knedle leżące na półmisku. Nie, roześmiał się tata, knedli w tamtych czasach jeszcze nie było. Jaskiniowcy odżywiali się przeważnie mięsem i polowali na wielkie mamuty. Szkoda, że teraz nie ma mamutów, wtrącił prędko Karol. Masz pojęcie, ile z takiego mamuta można by zrobić kotletów? Dla całego wieżowca by starczyło i jeszcze stado psów można by nakarmić. A właśnie, przypomniał sobie tata o psach i spojrzał na myszkę. Skoro już mowa o jaskiniowcach, to warto wiedzieć, że to właśnie jaskiniowcy oswoili psy. Bo kiedyś psy były dzikie i trzymały się z dala od ludzi. A teraz uwaga, pokażę wam, jak jaskiniowiec oswoił pierwszego psa. Więc siedział sobie taki tata jaskiniowiec przy ognisku i zajadał pieczeń z mamuta, a w krzakach czaił się dziki pies, dziki i głodny. Zapach mięsa go zwabił. — Chodź! — powiedział tata jaskiniowiec do dzikiego psa. — Podejdź bliżej, to dostaniesz coś pysznego. I tata, demonstrując, jak jaskiniowiec oswajał psa, wyciągnął w stronę myszki widelec z knedlem. — No chodź, dzikusie, spróbuj, jakie to dobre. Ale myszki nie zwabił zapach knedli. Spojrzała na tatę spod łba i uciekła do kuchni. — Ona nie lubi knedli, zmartwiła się Karolina. A mama pokiwała głową i westchnęła. Obawiam się, że gdyby jaskiniowcy jedli knedle ze śliwkami, to nigdy w życiu nie udałoby się im oswoić żadnego psa. Psiakowiak. W telewizji był program o psach. I Karol dokucza teraz Karolinie. Widziałaś, jakie tamte psy zdolne? Widziałaś, ile umieją? A twoja myszka co? No, co?
kompletne dno, absolutnie nic nie umie. A właśnie, że wcale nieprawda, bo umie podawać łapy, staje w obronie myszki Karolina. Też porównanie, wzrusza ramionami Karol. Przed chwilą widziałaś psy, które umieją tropić złodziei. Tak, przerywa mu prędko Karolina, ale one były policyjne, a myszka jest cywilna. A psy, które ratują tonących? A te, które w górach wyciągają ludzi spod lawin? Twoja myszka to tamtym psom nawet do pięt nie dorasta. Pewnie, że nie dorasta, przyznaje Karolina. Tamte psy były przecież dużo większe od niej. A te z cyrku? Przypomina Karol. Cyrkowe wcale nie były większe. A sama widziałaś, jakie sztuki umiał robić. I na rowerze jeździły, i tańczyły krakowiaka. A myszka umie tańczyć psiakowiaka, przypomniała sobie Karolina. Babcia, tak ten taniec nazywa. No zatańcz, myszko, zatańcz. O, widzisz, Karol, jak ona pięknie tańczy? Kręci się w kółko i łapie zębami za ogon, bo ma pchły, krzywi się Karol. No wiesz, oburza się Karolina. Pewnie, jak się złapała za ogon, to widocznie pchły ją gryzą. Jest głupia i ma pchły. Sam masz pchły, rozpłakała się Karolina. Co ci ta myszka zrobiła? Dlaczego się nad nią znęcasz? Ale Karola już nie ma. Wyszedł i zostawił Karolinę z myszką. A myszka przytuliła się do Karoliny i szturcha ją czarnym nosem, jakby mówiła. Nie płacz. Nic sobie nie rób z tego gadania. Wcale nie jestem gorsza od tamtych psów i też coś potrafię. Umiem podać łapę i tańczyć psiakowiaka i umiem cię pocieszyć, kiedy jest ci smutno. Dwa etaty. Agata jest koleżanką Karoliny z przedszkola. Mieszka w tym samym domu i dawniej, gdy tylko zobaczyła Karolinę z myszką na podwórku, zaraz do nich przybiegała, żeby się razem pobawić. Teraz widują się tylko przez szybę. Agata miała wypadek i nie może wychodzić z domu. Stoi przy oknie, głowę ma obandażowaną i smutnymi oczami patrzy na podwórze. Co by ją mogło ucieszyć, zastanawia się Karolina, rozglądając się wokoło. Ale podwórko też jest smutne. Z kasztanów opadły liście, trawa zrobiła się bura, kwiaty na trawniku zwiędły. Może narysować kwiaty na chodniku? Myśli Karolina i pod oknem Agaty raz, dwa rysuje kredą na płytach chodnika kwiaty. To dla ciebie, pokazuje na migi. Ale Agata woli patrzeć na myszkę. Chodź, myszko, pokaż Agacie, co potrafisz, zachęca Karolina. Pokaż, jak tańczysz psiakowiaka, jak aportujesz patyki i jak podajesz łapę. Hop! Myszka zakręciła się w kółko i złapała w zęby mysi ogonek. Popatrz, Agatko, ona tańczy psiakowiaka. A teraz rzucę jej patyk i zobaczysz, że przyniesie go z powrotem. Widzisz, jak ona ładnie aportuje? I jeszcze łapa. Daj, myszko, łapę i pomachaj nią Agacie na do widzenia. Widzisz, jak ucieszył Agatę twój występ? Popatrz, ona się śmieje. Wróciła Karolina do domu, ale przez cały czas myśli o Agacie. Co ona robi, kiedy Karolina jest w przedszkolu? Pewnie siedzi sama w domu, bo jej mama pracuje. A co robi w tym czasie myszka? Myszka też siedzi w domu z babcią i z Balbiną. Więc może zaprowadzić jutro rano myszkę do Agaty. Babcia na pewno się zgodzi. I mama Agaty chyba też. Hurra! Zgodziły się. Ale się, Agata, ucieszy. Codziennie będziesz się teraz bawiła z Agatą, tłumaczy Karolina myszce. Pół dnia będziesz u niej i pół dnia u mnie. Prawda, babciu, że to jest bardzo dobry pomysł? Świetny, uśmiecha się babcia. Zostaniemy z Balbiną, a ja przez te pół dnia, kiedy w domu nie będzie drugiego psa, będę miała spokój do pisania. I będę mogła napisać wiersz o psie, który ma dwa etaty. Jeden u ciebie, a drugi u Agaty. Sanatorium. Babcia
wkleja fotografię z wakacji do rodzinnego albumu, a Karolina jej pomaga. Ładne są te fotografie, kolorowe. Pan leśniczy je przysłał. Jest na nich leśniczówka, babcia na werandzie, pani leśniczyna z krasulą, Karolina karmiąca koty, jest myszka i balbina. Karolina bardzo lubi kolorowe fotografie. Ale teraz wcale się z nich nie cieszy. Teraz myśli tylko o jednym. Agata wyjeżdża do sanatorium. To się powinno nazywać samatorium, mówi Karolina, bo ona tam będzie zupełnie sama. Ależ nie, tłumaczy babcia, nie będzie sama. Inne dzieci też przecież przyjeżdżają do sanatorium na leczenie. Będzie miała towarzystwo i opiekę lekarską i raz, dwa wróci do zdrowia. Jej mama też tak mówi, ale Agata powiedziała, że ona stamtąd w ogóle nie wróci. Ani do domu, ani do zdrowia, bo ona się tam zapłacze na śmierć. I to wcale nie chodzi o inne dzieci. Westchnęła Karolina i tak wymownie spojrzała na myszkę, że babcia zrozumiała. Agata nie chce jechać bez psa. Właśnie, przytaknęła Karolina. A Karol, który przechodził akurat przez pokój, zachichotał Karolinie nad uchem. Jak się ma psa, to się jedzie do psanatorium. Ale Karolina wcale nie zwróciła na to uwagi. Ja wiem, że do sanatorium nie przyjmują z psami, powiedziała do babci. Mama Agaty też tak mówiła. Ale może to chodzi tylko o duże psy? O takie, które dużo jedzą i zajmują dużo miejsca? Może oni się zgodzą, jak wyślemy im fotografię. Patrz, babciu, jaka ona jest na tym zdjęciu malutka. Malutka jak piesek krasnoludka, uśmiechnęła się babcia. Ale ja mam lepszy pomysł. Agata zabierze ze sobą do sanatorium fotografię myszki. A kiedy wróci, to może myszka zamieszka w jej domu? Tylko na razie nie mów o tym, babciu, nikomu, zawołała Karolina. I pędem pobiegła do Agaty. Deser. Pada śnieg. Myszka nigdy jeszcze nie widziała śniegu. Wskoczyła na parapet i szczeka. A babcia tłumaczy z psiego na polski. Siedzi pies na parapecie. Ojej, co się dzieje na świecie? Chyba miska z kremem rozbiła się w górze. Strasznie dużo kremu leci na podwórze. To na pewno dla mnie. Bardzo lubię krem. Jak wyjdę z mieszkania, to go zaraz zjem. Zaraz wyjdziemy, mówi Karolina, wciągając kombinezon. A myszka już niecierpliwi się przy drzwiach. Widzisz, jak jej pilno? Śmieje się babcia. Boi się, żeby jej deseru nie zjedli. Wyszła Karolina z myszką na podwórze. A podwórze wygląda jak stół, na którym zima przygotowała deser dla olbrzyma. Wielki, śniegowy tort. Bardzo smaczny widok, myśli Karolina i tłumaczy myszce. Ten tort jest tylko do patrzenia. Do jedzenia się nie nadaje. Ale myszka nic sobie z tego nie robi. Liże śnieg, aż jej się uszy trzęsą. A teraz spróbuj, jak smakują śniegowe ptysie. Woła Karolina i buch, buch, rzuca w myszkę śniegowymi kulami. Jeden ptyś. Drugi ptyś, trzeci ptyś. Uf, starczy na dziś. Tak się utytłałaś w śniegu, że sama wyglądasz jak ptyś. No chodź, otrzepię cię i wracamy. Ale myszka bardzo niechętnie wraca do domu. A po powrocie długo i starannie wylizuje sobie łapy. Widzisz, babciu, jak jej smakował śniegowy deser? Mówi Karolina. Widzę, uśmiechnęła się babcia. Deser był taki, że tylko łapy lizać. Pięć kropek. Karolina czeka na Mikołaja. Mama powiedziała, że Mikołaj nie lubi elektrycznego światła i zapaliła świeczki na choince. Świeczki mrugają do Karoliny. Karolina mruga do świeczek. Babcia powiedziała, że czekając na Mikołaja trzeba śpiewać kolędy. Więc Karolina śpiewa razem z babcią. Od domu do domu,
od chaty do chaty wędruje Mikołaj, siwy i brodaty. A tu zima sroga, mróz chodzi po kościach. Gorącą herbatą trzeba przyjąć gościa. Hej, kolęda, kolęda. Przyjdzie ten Mikołaj, czy nie przyjdzie? To może ja pójdę zaparzyć dla niego herbatę? Zaofiarował się tata i poszedł do kuchni. A jeśli Mikołaj nie przyjdzie? Nie, już jest, przyszedł. Tupie wielkimi buciorami i na pewno strasznie zmarzł, bo nos ma okropnie czerwony, a wąsy i brodę białe jak śnieg. Stanął na progu, schylił się, a myszka od razu hop! Podskoczyła do Mikołaja i haps go za brodę, haps za wąsy, haps za nos. O rety, przecież to tata, nie żaden prawdziwy Mikołaj. Oczywiście, że ja, śmieje się tata. Nie mogłem przecież narażać staruszka na takie straszne przygody. Ładnie by to wyglądało, gdyby prawdziwy, święty Mikołaj został bez nosa, bez wąsów i bez brody. Ale nie, martw się. Prezenty na szczęście ocalały. I tata wysypuje z worka na stół całą górę torebek, paczuszek i paczek. A Karolina oddycha z ulgą, widząc, że wśród prezentów są i te, które ona sama w wielkiej tajemnicy kupowała. Woda kolońska dla mamy, kalendarzyki dla taty i Karola, długopis dla babci i gumowe piłeczki dla myszki i Balbiny. Patrzcie, co dostałam, cieszy się babcia. Nowy długopis do pisania nowej opowieści. Stary już się prawie wypisał przez cały rok. Pisałam nim o 5 psiaczkach i została mi już tylko resztka tuszu. Nawet nie wiem, czy starczy na ostatnią kropkę. Co prawda, na zakończenie opowieści o 5 psiaczkach przydałoby się 5 kropek. Nie martw się, babciu, mówi Karolina, wyskubując z makowca mak. Na zakończenie damy 5 ziarenek maczku, akurat tyle, ile jest 5 psiaczków. I tak właśnie kończy się ta opowieść. Zuziu! Ha, to już koniec? Szkoda, jeszcze bym chciała. Poczytasz mi, babciu? No, ale już nie dzisiaj. Nie dzisiaj, to będzie kiedy indziej i będzie to... Inna książka. Tak, i będzie to zupełnie inna książka.